Dzień dobry Państwu. Rozpoczęliśmy fragmentem mojego utworu ksiądz prałat Henryk Jankowski z mojej szóstej, ostatniej płyty zespołu Leszek Bubel Band, wydanego w czerwcu, sierpniu 2010 roku. I z tyłu na wolucie płyty znajduje się jakby takie objaśnienie okoliczności i emocji, które wówczas mi towarzyszyły, gdy tę płytę nagrywałem. Tekst się nazywa Europejska cywilizacja. Zacytuję fragmencik, aby było dokładnie. 3 sierpnia uczestniczyłem w dziennych przepychankach pod krzyżem na krakowskim przedmieściu, a w nocy 9 sierpnia, będąc zamknięty w kotle przy krzyżu z 50 obrońcami w gigantycznej rozrubie. Przez te kilka dni usłyszałem więcej obelg niż w całym swoim dorosłym życiu. Z ust różnej maści lewaków, socjaldemokratów, satanistów, anarchistów, owsiakowców, pedziów i lesbijek, młodzieży Palekota czy licznych grup z różnych żydowskich organizacji. Tej nowej europejskiej cywilizacji lansującej tolerancję tylko dla siebie, zwalczającej agresją i kłamstwem, mowę nienawiści. Czyli niepoprawne polityczne poglądy. Na wyżej wymienione zdarzenia odpowiedzią jest ta płyta. Księże prałacie Henryku Jankowski. Księże prałacie Henryku Jankowski. Larum grają. Ojczyzna w potrzebie. A ty co? Rozparłeś się gdzieś w niebie? Co się stało wolności, rycerzu? Jaką ci Pan Bóg zadał pokutę? Żeś ojczyznę i wiarę umiłowaną nie chciał mieć pod żydowskim knutem. Księże prałacie Henryku Jankowski, Polskę podbijają, na kolana ją rzucają, a ty nas w żalu i trwodze zostawiasz? Kto podniesie upadłe serca nasze? Mamy aktualnie wielką burzę, drugą, można powiedzieć, bitwę o godność Henryka Jankowskiego, księdza prałata. Całkiem niedawno ukazał się duży materiał w dodatku Gazety Wyborczej Sekret Świętej Brygidy, który rozpętał właśnie lawinę agresji i jakby jednostronnych tylko komentarzy czy wręcz pomysłów, jak zabić wreszcie ostatecznie pamięć o księdzu prałacie Henryku Jankowskim. A ksiądz prałat Henryk Jankowski, o czym niewielu już pamięta, bo minęło od takich jego ostatnich wielkich przez niego wyreżyserowanych wydarzeń, no już 14 lat, jak na przykład gdy w 1995 roku na Wielkanoc grób pański, który przygotował ksiądz, na czerwonym tle umieścił swastyki, sierp i młot, gwiazdę Dawida oraz napisy NSDAP, SS, NKWD, KGB, UB i SB. Obok znajdowały się skróty nazw partii: PSL, SLD, UW, czyli Unia Wolności, UP, Unia Pracy, a także PZPR. 6 lat później Jankowski zaprojektował grób pański na kształt spalonej stodoły w Jedwabnem. Obok szkieletu ludzkiego widniało hasło: Żydzi zabili Pana Jezusa i proroków i nas także prześladowali. To prawda.
ludzie, którzy potrafią myśleć i mają odrobinę wiedzy, takiej nieskalanej, historycznej, doskonale wiedzą, że to jest prawda. To jednak wystarczyło, mówienie prawdy, do tego, aby ponownie napaść kłamstwami, oszczerstwami o pedofilii księdza Jankowskiego. Tak się właśnie teraz dzieje. Przygotowałem sobie tutaj wydruki z ostatnich dwóch różnych relacji z wydarzeń, które naprawdę aż włos się jeży, jak mamy zdegenerowane i upodlone społeczeństwo, a przede wszystkim tak zwane jego elity. Proszę zwrócić uwagę, że nie słychać obrońców księdza prałata jego, Jankowskiego. Nikt go nie broni. Ani jedna z osób publicznych, polityków, celebrytów, publicystów, nawet prawicowych, nie ma odwagi powiedzieć, że to wszystko, co publikuje Gazeta Wyborcza, to są kalumnie, oszczerstwa, kłamstwa. W dodatku ksiądz prałat Jankowski nie ma jak się bronić. No przecież nie wstanie z zagrobu, chyba że go Żydzi wykopią, bo i na to możemy jeszcze, tego jeszcze mamy doczekać. Możemy, gdy mówi się o usunięciu pomnika i wymazania jego pamięci, pozbawienia go honorowego obywatelstwa miasta Gdańska. Proszę zobaczyć, jakie ukazują się nagłówki w gazetach i w portalach, i na portalach Super Express. Ksiądz Jankowski oskarżony o pedofilię, oskarżony, czyli według nomenklatury prawniczej znajduje się akt oskarżenia w sądzie sporządzony przez prokuraturę. Jak się podkręca po prostu atmosferę. Kolejny ksero strony Salon 24 prawicowej. Pozdrawiamy Rycha Czarneckiego, stałego publicystę, ponoć katolickiego. Tak samo widzimy tytuł. Duchowny podejrzany o pedofilii. Czyli już portal postawił księdzu Jankowskiemu zarzut pedofilii. Na jakiej podstawie? Mamy oto rzetelność dziennikarską. Inne powtarzają, banialuki. Traumatyczną historię opowiedziała dziennikarzom pani Barbara, która przez 50 lat trzymała w tajemnicy przed światem to, co działo się w latach 70. na terenie parafii, w której działa ksiądz Jankowski. To przez te wszystkie lata, a szczególnie przez ostatnie 15 lat, czy podczas wydarzeń 15 lat temu, gdy znowu Gazeta Wyborcza do spółki z stacją TVN rozpętała kłamliwą wobec księdza prałata Jankowskiego kampanię pomawiającą go o pedofilię. Śledztwo w tej sprawie wszczęła również wówczas prokuratura i to dwie właściwie nawet prokuratury w sprawie, a nie przeciwko księdzu Jankowskiemu i umorzyła z braku znamion popełnienia tychże czynów. Bardzo głośno wówczas informowano, wielokrotnie mielono ten temat każdego dnia przez wiele tygodni o głaskaniu przez księdza Jankowskiego chłopców, rzekomo miały być to gesty pedofilskie. No, sam byłem ministrantem, przypominam sobie zachowanie postawy księży i nigdy nikomu, ani moim rodzicom, ani po latach mi nie przyszło do głowy, żeby kojarzyć to w sposób absurdalny z gestami pedofilskimi, ale każdemu, jak widać, Żydzi, nienawidząc Polski i Polaków, nienawidząc prawdy historycznej, mogą dorobić gębę. Właśnie bardzo w sposób perfidny i paskudny, w formie jednej z najokrutniejszych zbrodni, jaką jest bez wątpienia pedofilia. Wściekła się zakłamana hołota, gdy na tle ich sierpa i młota w znak swastyki z
symbolu szatana. Gwiazda Dawida została dodana. Bluznęła z mediów lawa błota. Setki oszczerców w gorączce się miota. Pogrobowców, morderców Polaków, czerwono-niebieskich łajdaków. Mamy więc wypowiedzi, no, jakby ludzi, najdelikatniej mówiąc, bez charakteru, którzy w chwili próby, żeby podnieść jakby normalne, rzeczowe argumenty, że to jest odsmażany kotlet, że już kilkanaście lat było to głośne. I przede wszystkim, że ksiądz Jankowski nie żyje i nie może się bronić. Jak na przykład prezydent Gdańska Paweł Adamowicz słowami: jestem dogłębnie poruszony publikacją w Gazecie Wyborczej. Wierzę, że ta sprawa dla Kościoła i pamięci kapelana Solidarności powinna być wyjaśniona, a Kościół w opisanej sprawie powinien zająć stanowisko. Gdzie indziej jest jeszcze ciekawszy news. Otóż radiowóz nie stoi cały czas przed pomnikiem Henryka Jankowskiego. Chodzi o to, że różne lewackie organizacje organizują pikiety, dewastują, zbezczeszczają ten pomnik i policja w milionowym mieście nie ma jednego radiowozu, który by tego miejsca pilnował. I czy słyszeli Państwo podobną sytuację w przypadku pomników Armii Sowieckiej, tak jak w Warszawie, gdzie pilnowano w Parku Skaryszewskim całodobowo pomnik wdzięczności dla Armii Radzieckiej? Podobnych przykładów w całym kraju jest setki. Więc jakby mamy tu konkretny przykład stosunku władz do legendy Solidarności, legendy polskości. Przypominam, że ksiądz Jankowski był wielkim polskim patriotą. Kto już dzisiaj pamięta jego słynne kazania co niedzielę? Za oceanem, wśród Polonii, przedrukowywane w dzienniku związkowym za życia prezesa Moskala. W Polsce, w tygodniku Tylko Polska, redagowanym przeze mnie, te kazania także mówiły prawdę. Również o relacjach stosunku polsko-żydowskich, o stosunku do postkomuny, do systemu i do całej tej machiny zdrady ogólnostołowej, która nam zafundowała obecną okupację Polski. Życie patrioty to jak śmierci taniec. Gdy prawda jak nóż, a nie kaganiec. Jego słowa szumią z lat minionych, dudnią wolnością w sercach wzruszonych. Dziękujemy Ci Boże, nasz Panie, za księdza Jankowskiego posłanie, za prawdę, która w oczy kole na tym marnym ziemskim patole. Następnie pod pomnikiem Jankowskiego pojawił się napis pedofil. A tu na zdjęciu widzimy pod pomnikiem buciki i napis pedał. Proszę Państwa, środowiska lewackie posługują się zakazanym, ponoć dla nich obelżywym, słowem pedał, za który można dorobić się wyroku sądowego. Im wolno, jakby, żeby bardziej zohydzić
księdza Jankowskiego, więc nawet do słów powszechnie uważanych za obelżywe w sposób jawny i otwarcie się to stosuje. Chcą z Polski wolnej w glorii i chwale, mówiąc głośno i zuchwale, walcząc o godność, honor Polaków, narażał się na ataki łajdaków. Cieszy się salon nienawiścią naćpany, zmarł patriota, morderczo poniżany, musiał upaść, by w chwale powstać narodowym bohaterem. Są grupy, które nawet nie ukrywają swojej tożsamości, jak na przykład trójmiejskie dziewuchy dziewuchom i członkowie feministycznej brygady rewolucyjnej FEBRA. No proszę Państwa, rewolucyjne, komunistyczne, jakieś bandyckie grupy. I radni miasta w tej atmosferze debatują nad petycją w sprawie likwidacji pomnika księdza Henryka Jankowskiego. Usunięcie jego z listy honorowych obywateli miasta Gdańska. No kompletne paranoje. Wszyscy zwariowali. Bo jest taka też ciekawostka, że przy okazji tego całego rozdmuchania pedofilii, tematu pedofilia, który jak bumerang wraca 2-3 razy do roku, aby zniszczyć w ogóle dobre imię wszystkich księży, całego kościoła katolickiego. Ksiądz prałat, kapelan Solidarności, za odwagę nie zaznał wdzięczności. Piotrze Skargo, za prawdę Zambony, bądź na wieki wieków pochwalony. Także można dostrzec, jak niesamowite emocje towarzyszą temu wydarzeniu, już nie zawaham się powiedzieć, wykreowanemu przez jedną podłą gazetę. Przez dobrych kilkanaście lat mówiło się, że Adam Michnik kreuje polską rzeczywistość. Wręcz za rządów Kwaśniewskiego mówiło się o nim jako wiceprezydencie, że to, co się ukaże w tej podłej gazecie, podłym szmatławcu, jakby nie tylko kreuje wizerunek Polski w Europie i na świecie, ale również narzuca styl debat w naszym życiu publicznym. I tak się dzieje dzisiaj. Niestety, polskie społeczeństwo w dużej mierze jest podatne na to, co właśnie taka gazeta publikuje, ponieważ sam słyszałem z głosy ze strony ludzi, których uważałem za myślących i rozsądnych, że jednak coś musi w tym być, skoro ta gazeta to nagłaśnia. I tyle różnych autorytetów, głównie lewackich, ją w tym wspiera, jak może. Komentując oczywiście jednostronnie całe to podłe wydarzenie. Brońmy takich postaci, jak ksiądz prałat Henryk Jankowski, tak jak ja to zrobiłem na swojej ostatniej płycie, gdzie zamieściłem go obok Dariusza Ratajczaka i księdza Jerzego Popiełuszki. Henryku Jankowski prałacie, ostatni nasz księże bracie, niech się twoje imię święci, cześć twojej pamięci. Niech nie opuszcza ciebie twoja siostra pogarda, dla szpiclów katolickich.
przyjdą na Twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę. A kornik napisze Twój uładzony życiorys. I nie przebaczaj zaisty, nie w Twojej mocy. Przebaczać w imieniu tych, których zdradzono o świcie.